Proszę Państwa, za chwilę to się rozpocznie, ale będzie przygoda. Druty kolczaste, opony, bagna, offroadowcy rozstawili swoje przeszkody, swoje samochody. Będzie naprawdę pięknie i będzie bagnie. Miejscowość Radotki znajduje się na terenie Brudzeńskiego Parku Narodowego. Ten piękny, malowniczy krajobraz wokół młyna, gdzie przepływa rzeka Skrwa Prawa, dziś wchodzi na mapę polskiego sportu. Za chwilę rozpocznie się pierwszy w historii na tym terenie bieg z przeszkodami. Adrenalina rush. Mamy łączność, także moi drodzy, staramy się. Fajnie, robimy zdjęcia. Mikrofon, hej! Na uczestników czeka 30 przeszkód, często w błocie, wodzie i bagnie na dystansie 7 km. Taki bieg kształtuje charakter, uczy pokonywania własnych słabości, a na mecie największa nagroda – radość, a jest nią wiara w swoje możliwości. Zawodnicy startują w grupach 30-osobowych i w tak zwanych falach w odstępie 15 minut. Gosia Daszkiewicz, szykujesz się na mistrzostwo świata w biegach. Oczywiście będą to biegi, które dostarczą ci wiele emocji, wrażeń. Powinnaś być teraz w spa, powinnaś być gdzieś teraz na Majorce, przygotowywać się, powinnaś gdzieś być, na nie wiem, no jakiegoś menadżera, lekarza, psychologa, a ty jesteś tutaj w Radotkach dzisiaj na biegu. O co ci dzisiaj chodzi? No Majorka dobrze brzmi, ale jeszcze nie, może po sezonie. No może rzeczywiście powinnam gdzieś się relaksować, no ale taką imprezę opuścić. Co zrobić, żeby wygrać? Dzisiaj. Trzeba dobiec do mety jak najszybciej na pewno. Jakie przeszkody się obawiasz? Jakie przeszkody się boisz? Niczego się nie boję. I to jest najważniejsze. Trzymam kciuki, powodzenia. Karolina. Biegnie też, chodź tutaj na chwilę. Karolina Maćkiewicz, nasza koleżanka redakcyjna. Po co ci to wyzwanie? Sprawdzić się przede wszystkim. Czy dam radę, czy podołam temu wszystkiemu? Mam nadzieję, że nie będę oszukiwać. Słuchaj, trzymam kciuki bardzo mocno za wszystkich, szczególnie za ciebie. Trzymaj się i sprawdzaj się, i sprawdzaj się. Lubisz ekstremę? Bardzo lubię ekstremę. Pokażę wam, jak wygląda ten bieg z mojej perspektywy po raz kolejny. Część grupy już jest na trasie, a kolejne fale rozgrzewają się, czekając na swój moment startu. Jorzin z Bazin! To tu jest najlepszy za wszystkich, to jest chyba wielki... Lucia jest najlepsza! My wszyscy jesteśmy najlepsi. Dzisiaj jest nas 30 osób, i kobiety, i mężczyźni, i młodsi, i starsi, i będzie fajnie. Powiedz mi, to o co w takim razie chodzi w takim biegu dzisiejszym? Myślę, że to jest jeden duży fan dla całej grupy. Ja ich, że tak powiem, namówiłam do tego, więc ja jako przywódca rządzę i będą biec za mną, nie za nimi. Myślę, że dużo fanu i pokonania swoich słabości pewnie jakichś, nie fizycznych, a bardziej psychicznych.
Mieszko Ogończyk-Mońkowski, organizator tego biegu, osada Młynarza i Radotki. Słuchaj, wszyscy mówią, że jest trudna trasa, 7 km, to jest wyzwanie, to są naprawdę ciekawe, ale to co podkreślałem, powiem jeszcze raz, trudne przeszkody. Coś ty tutaj zgotował zawodnikom, kolejna fala się rozgrzewa. I tak miało być, nie ukrywam, dołożyliśmy wszelkich starań, żeby utrudnić żywot zawodnikom, ale sądząc po minach, wszyscy są zadowoleni. Następna edycja będą jeszcze trudniejsze przeszkody, dłuższe dystanse i więcej ludzi. Gorąco zapraszam. Tutaj są osoby, które niekoniecznie chcą wygrać. Oni chcą się tutaj, w tej polskiej, mazowieckiej, pięknej przyrodzie sprawdzić. Nie zniechęcisz ich? Absolutnie nie. Przy każdej przeszkodzie jest odpowiednia ilość wolontariuszy. Każdy jest w stanie pokonać przeszkodę. Jeżeli nie współbiegnący, to wolontariusze pomogą. Więc nie ma żadnych przeszkód nie do pokonania. Mieszko, wiesz, że oni sobie pomagają nawzajem? To jest piękne. To jest piękny sport. Tak ma być. A zaczyna padać trochę, martwisz się? Nie, mamy duży namiot, mamy mnóstwo miejsca, wszystkich nakarmimy, wszystkich ogrzejemy. A o tym kajaku, co mówiłeś, to będzie, to jest prawda? Oczywiście, na koniec oczywiście spośród będą uczestników? Nagrody. Oczywiście, spośród 6 zwycięzców będzie losowany kajak, a wśród wszystkich, którzy wzięli udział, będzie nagroda finansowa 2000 zł. Ktoś wyjdzie szczęśliwy. Jeszcze czekamy na naszą dziennikarkę. Już wszyscy prawie przybiegli, a jeszcze jej nie ma, chociaż powiedziano mi, że nie zostawią ją tam samej. No zobaczymy, gdzie ona teraz się mieści. Dziewczyny, zobaczcie, panowie nam bryją, brawo! Czuję się jak królowa! Jesteście jedną grupą, bo jak widzę, że się znacie i wystartowaliście razem i przybiegliście po prostu razem grupą. To o to chodzi? To jest taka filozofia biegu? Oczywiście, tak mi się wydaje. Trzeba tutaj sobie pomagać, bo samemu to będzie ciężko. Panowie, po co wam taki bieg? Po co wam taki bieg z przeszkodami? Dla frajdy! Bagno, bagno, najgorsze bagno. A drut kociasty? Nie, no to lecik. Żeby nie było, że nie pomagamy. Dlatego biegać w grupie. Jest już, to już jest. To już jest, ja tylko przede z tej strony. Karolina, mówisz, że to są dżentelmeni, prawdziwi zawodnicy, to już są twoi przyjaciele? O, to ja już chyba tutaj kandydata na męża widzę. Przeżyłam, było ciężko, było to po pas, prawda? Było to woda, zimna, ale pomoc tutaj wszystkich, to jest coś tego. Słuchaj, biegniesz raz jeszcze, bo to był twój pierwszy raz w życiu. Na początku myślałam, że tak, ale teraz widząc medal, że przebiegłam, to już na pewno powtórzę. Teraz czekamy tylko na wręczenie nagród. Oczywiście pierwszego miejsca Karolina nie zdobędzie, o roweru nie dostaniesz. Nagrody za pierwsze, drugie, trzecie miejsce też nie dostaniesz, ale masz nagrodę. Mam medal i mam wspaniałe wspomnienia w swojej głowie. To, co przeżyłam, zobaczcie, tu się wszystko wylewa. Wszystko się... Dobra, jeżeli to jest fajne, to ja też się bardzo cieszę. Zobacz, jak tu się ludzie bawią. To naprawdę masz nowych przyjaciół i fajna atmosfera jest z boku, wszędzie. I teraz tak, idź na grochówkę, a tam jest ognisko i tam się możesz po prostu ograć. Wszyscy na linii mety są w komplecie. I to nas naprawdę cieszy. Do miłego zobaczenia przy rozdaniu nagród. Jana. Wszystkiego dobrego. Nic. Jak w rodzinie.
To jest zupełnie nieporównywalne pewnie z niczym, z całą pewnością i cieszę się, że także tego rodzaju ekstremalne biegi, ekstremalne zawody, może nie w Płocku, ale w pobliżu Płocka mają miejsce, bo rzeczywiście półmaraton już kilka edycji, cieszy się ogromną popularnością w całej Polsce, ale brakowało być może trochę większej adrenaliny, no bo ileż można biec po równym, choć my mamy Podgórkę, czyli to w Płocku. Tutaj rzeczywiście kolejna wyjątkowa impreza, widziałem fantastycznych ludzi, niesamowicie zadowolonych po tej imprezie. Sądzę, że ta pierwsza edycja zwiastuje tylko za chwilę kolejne, nie wiem czy za rok, czy już na wiosnę na przykład, ale tego rodzaju zawodów pewnie brakowało i zwolennicy tego rodzaju atrakcji i adrenaliny, jak powiedziałem, na pewno nie będą mogli narzekać. Proszę Państwa, Gosia startuje na Mistrzostwach Świata. Na Mistrzostwach Świata w Kanadzie będzie Gosia startowała. Wygrałaś ten bieg. Gosia, wielkie gratulacje. Fantastycznie. Jesteś do tego biegu naprawdę przygotowana. Pierwsze miejsce mówi samo za siebie, ale to chyba nie chodziło o przygotowanie do tego biegu. Ciągle myślami jesteś w Kanadzie. Ależ oczywiście, że tak. Pierwsze co, to mój największy cel tego sezonu to jest Kanada, także tam jestem myślami od początku sezonu. Nie wiem, jakie przeszkody tam będą, na pewno wiem, że będzie trudno, no ale cieszę się, że tam jadę i się sprawdzę, zobaczymy jak mi pójdzie. Gosia, fajnie tutaj jest w osadzie młynarza? Tak, bieg, tak. Fajna atmosfera, bo wszyscy się cieszą, uśmiechnięci, umorusani. Wody, popachy, a oni przychodzą i mówią, że było fajnie. No to jest właśnie najważniejsze w tym biegu, żeby każdy jak dobiega do mety, to żeby był mega z siebie dumny, zadowolony. Mimo tego, że jest umorusany cały w tym błocie, to jest przeszczęśliwy. Na każdym biegu, w którym startowałam, to naprawdę ludzie się cieszą z tego, że pokonali wszystkie przeszkody, błoto, krzaki, jakieś liny i tak dalej, i tak dalej. Także o to chodzi w tych biegach, żeby była ta radość. Dziękuję. Dzięki. I powiem tak, fajnie tu są ludzie. Od profesjonalistów po tych, którzy pierwszy raz startowali. Widziałaś to? Tak jest. Takie są te biegi z przeszkodami. Dziękuję, wszystkiego dobrego, na razie, pa. Do miłego, a my zaraz wręczamy nagrody. Ja to jeszcze nie... Zbliża się najważniejszy moment wręczenia nagród za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w kategorii kobiet i kategorii mężczyzn. Schodźcie do nas. Karta podarunkowa. Wujcie, dla kogo ta karta? Bo to nie moja nagroda. No już mówiłem, że ta karta jest dla mi mówiłem. Zawodników z terenu gminy Brudzeń Duży, Mazowieckiej Szwajcarii, tej pięknej krainy, na terenie której ta wspaniała impreza jest dzisiaj organizowana. Chodź, o, z przeszkodami, proszę bardzo. Bardzo proszę o wręczenie nagrody. Proszę bardzo. Jeszcze pragnę dodać, że rekord toru podczas dzisiejszych zawodów wynosi 52 minuty. Pełne 52! Brawo! Dwie karteczki. Okej, mamy jedną. Dobra, mam jedną i teraz losuj drugą. Pan Michał Dwojny. I zapraszamy również pana. Kochani, ja przede wszystkim chciałbym naprawdę podziękować i to wielka duma dla nas jest, że ta nasza mała ojczyzna przyciąga tak wspaniałe osoby. Gratuluję wszystkim tym, którzy stali na starcie, tym, którzy dobiegli. Gratuluję tej całej szóstce, która jeszcze podobno walczy ze swoimi słabościami na trasie. 15 sekund dla fotoreportera. Na następny Adrenalin Rush zapraszamy już w marcu. Dziękuję, Des. Ochrona. Byli komandy, nie było super. Bardzo Wam za to dziękuję. Dzięki organizatorom.